Siemano mordeczko, widziałeś to wielką promocję na stronie Eneba? Jeżeli nie, to oczywiście w linku w opisie masz link do strony Eneba, gdzie możesz sobie zajrzeć i zobaczyć tą wielką promocję na wyprzedaży na różnorodne tutaj oczywiście gierki. Jak możecie zauważyć, jest farming za jedyne 81 zł, także jeżeli nie chcesz przepłacać, to oczywiście zachęcam do dołączenia, właśnie link w opisie. Macie tutaj do strony Eneba, a na pewno coś was może tutaj zachwyci oczywiście oko i akurat zakupić, także link w opisie. I zapraszam oczywiście do filmu. Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam z braciem Polskiej Farmy oczywiście w kolejnym odcinku. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę po dzisiejszym nowym materiałem. Pod ostatnim zostawiliście coś chyba ponad 500 łapek w górę, także dzięki wszystkim oczywiście za te łapki w górę. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku oczywiście wyrównacie ten wynik. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, jest to odpowiednia chwila, czas, abyś zostawił suba na kanale. Napisz komentarz z hashtagiem. Hashtagiem dzisiejszego filmu nie będzie hashtag rzepak. Ja ci przypnę serduszko, zapraszam cię na grupę na Facebooku Szwagry Pipcieli, masz podany oczywiście w opisie. I zapraszam oczywiście chętne osoby, które jeszcze nie słyszały, nie widziały o stronie Eneba, którą macie także oczywiście link w opisie. Może akurat coś was zachęci do zakupu oczywiście gier i nie musicie tam przepłacać, a strona jest dosyć legitna, jeżeli mam współpracę z nią i ją polecam, także serdecznie zapraszam do linku w opisie. Co widzę było na poprzednim odcinku? Aha, bo ja widzę zapomniałem w ogóle, że miałem być w BMC i że BM-ko wracałem. No zajebiście. Bo ja widzę BM-kę zostawiłem i wróciłem totalnie na nogach. Znaczy się na nogach. No wróciłem na nogach, bo była widzę ta impreza. Bo taka właśnie sytuacja, że czekajcie, ja właśnie idę widzę po tę BM-kę. Cholera jasna. Bo ja zapomniałem widzę, że ja ją zostawiłem gdzieś tutaj na drodze. Czekajcie, gdzie ona jest? Tutaj jest widzę ta BMK na drodze. O, jest! Zostawiłem widzowie ją, bo ja byłem widzowie pod wpływem alkoholu i dopiero widzowie skapnąłem się w połowie drogi, że jadę pijany autem, prowadzę. I sobie właśnie tak pomyślałem, bo ja wracałem tędy oczywiście widzowie to dróżko tutaj z lasu. Bo ostatnio był odcinek widzowie z tym mordercą, nie? Z tym z lasu, z tą mordercą, ten co jedzie tą furgonetką taką zieloną. Dosyć widzowie podejrzany, tajemniczy. To widzowie sprawę oczywiście będziemy rozpatrywać na kolejnych odcinkach, także spokojnie. Będziemy widzowie oczywiście wracać do tego. To widzowie nie zostanie zapomniane, także to do tego będziemy oczywiście wracać. I ogólnie coś możecie właśnie napisać w komentarzu, co sądzicie o tej naszej poprzedniej odcinku, o tej sytuacji. Możecie się generalnie widzowie podzielić ze mną. A co widzowie w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj widzowie hashtag rzepak. Dzisiaj widzowie, tak jak było mówione na poprzednim odcinku, przywieźmy oczywiście widzowie rzepak. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie widzowie siali ten rzepak na tym polu tam obok. Wiecie oczywiście którym, no tam wiecie po prawej stronie co tam mamy. Także dzisiaj sobie widzowie prawdopodobnie przypalimy Maseja Fergusonowicza, podczepimy oczywiście siewniczek. Nie wiem widzowie, czy w dzisiejszym odcinku będzie pipciu, czy będzie, czy nie będzie. To wszystko się widzowie w dzisiejszym odcinku okaże. Ale ja wiem widzowie jedno, że dzisiaj mam widzowie robotę w dzisiejszym odcinku. Więc tak, ja sobie widzowie od razu przyjadę. Wezmę sobie widzowie dwukłówkę, podczepię oczywiście pod BMW. O, dobra. Pod BMW oczywiście widzowie podczepię tą, tutaj tą dwukółeweczkę. Dobra, dwukółkę mam podczepioną. Pozwolę sobie widzowie przyjechać oczywiście po moim silosie tutaj dla... na kiszonkę. To jest oczywiście widzowie silos na... kiszonkę. Dobra, teraz tak. Pojedziemy sobie tutaj widzowie w koło. Postawimy sobie tak, otworzymy sobie dwukółkę. Dwukółka jest otwarta, dobra. Odszczepimy sobie z pasów paleciaka. Dobra, BMK się widzowie tak prezentuje oczywiście widzowie z tym zestawem. Mod Budziana mam wyłączony w razie W. Wydajcie łapkę w górę po dzisiejszym odcinkiem, jeżeli chcecie kolejny odcinek, no tak jak mówię, łapkę dajcie tam na dole. Dobra, czekajcie, ja sobie widzowie pozwolę delikatnie tego paleciaka przesunąć, tak żeby mi on opadł tutaj w dół. O, dobra, w taki sposób. Teraz sobie włączymy modzik oczywiście, dobra. Idziemy generalnie do 3P-ka. Czekajcie, sobie sprawdzę tak, bo generalnie to tak, to widzowie nie jest chyba nasze, tak? Ta przyczepa chyba nie jest nasza. Czekajcie widzowie, bo ja chyba jakiegoś kota słyszę, cholera jasna. Kurwa, to widzowie jakiegoś kota słyszę, ale nie wiem. Ten kurwa kot jest tu dziś w garażu? Tutaj go nie ma. O Boże. Może dziś tutaj jest? Cały czas widzowie dziś słyszę, jak kot mi widzowie miauczy. Ale cholera jasna widzowie, nie wiem gdzie on miauczy. Ale cały czas mi widzowie dziś tutaj miauczy.
Tu go kurwa nie ma. O, słyszycie? O, miał cię, ale widzowie kurwa nie wiem gdzie. Ale cały czas go widzę, będzie tutaj słychać, nie? Czekajcie, ja te drzwi zamknę. Tamte na górze też zamknę. Klapę. Dobra. Ty, a może widzowie on tutaj jest tu w środku? Czekajcie, na stodole może jest. Czekajcie, sprawdzę go. Tutaj w środku go też nie ma, cholera jasna. Ale cały czas widzowie gdzieś mi tu kurwa miałczy. Dajcie łapkę w górę. Czekajcie, ta klapę zamknę. Dobra, klapa jest zamknięta. Czekajcie, ja go nie słyszę, widzowie, totalnie nigdzie tutaj. Nie wiem, widzowie, gdzie on może być. Na razie sobie, widzowie, zamkniemy tę klapę. Na górze. Dobra, na razie, widzowie, niech to miał, czy nie wiem. Zajmiemy się tak, będziemy oczywiście, widzowie, ten siewnik. Znaczy się, będziemy Maseja Fergusonowicza, zapalamy oczywiście, odczepiamy sobie agregacik elegancko. Dobra, teraz tak, jedziemy sobie oczywiście do... Tutaj sobie jedziemy. Zaraz sobie, widzowie, weźmiemy oczywiście, tutaj podczepimy ten siewnik. Naładujemy oczywiście tego rzepaku. Dobra, jest podczepione. Teraz tak, jedziemy oczywiście. Dobra, elegancko. Zobaczcie, widzowie, ten siewnik, widzowie, się prezentuje elegancko, nie? Po tego Maseja Fergusonowicza. Teraz tak, tutaj na lewo sobie skręcamy. A, bo tu mi się, widzowie, fajnie tutaj to rusza w ogóle. Zobaczcie tutaj, jak mi to fajnie lata, ten siewniczek. Bo taki, widzowie, modzik jest zadany oczywiście. Dobra, załadujemy sobie oczywiście, widzowie, ten rzepaczek elegancko. Dobra, opuszczamy, cyk. Dobra, załadowane. Musimy sobie zmienić na rzepak. Dobra, rzepak jest zostawiony. Cofiemy oczywiście kapitalnie do tyłu. Na tym Maseja Fergusonowiczem. Dobra, opuszczamy kapitalnie. Odpalamy oczywiście siewnik. I zobaczymy, czy to robota będzie szła na dzisiejszym odcinku, czy nie. Dosyć wolno to jedzie ten Maseja Fergusonowicz. Dobra, jedzie. No powiem wam tak, takim tempem to myślę, widzowie, że robota w dzisiejszym odcinku będzie szła. Także jeżeli wam się już podoba, dajcie łapkę w górę pod dzisiejszym materiałem. Żeby oczywiście w kolejnym dniu pojawił się oczywiście kolejny fajny odcinek na kanale. Także strzelcie oczywiście dla zasięgu. To możecie zostawić suba także na kanale, jeżeli ktoś jeszcze subskrybuje, tak dobrze wiecie, lecimy po 41 tysięcy. Także daj suba, daj łapkę w górę, napisz hashtag, komentarz z hashtagiem hashtag rzepak, ja cię przypnę serduszko. Tak jak mówię, wiecie, to pole trzeba zasadzić, znaczy się tym rzepakiem, bo to było umówione na poprzednim odcinku, ale to jak zaś mi tutaj wracali z tej imprezy, znaczy się ja byłem na tej imprezie, to dzisiaj właśnie jest to pora, żeby to zrobić. Kurwa, cholera jasna z tym. Tutaj widzę, problem jest z tym Maseja Fergusonowiczem, że on, widzę, ciężko mu się te biegi wrzuca. Dosyć, widzę, ciężko się te biegi tu wrzuca, nie powiem, że nie. O, dobra, jedzie. Trzeba, widzę, tak wiecie, dwójka, trójka i wtedy dopiero, widzę, ten ciągnik zaczyna jechać. Bo tak to dosyć, widzę, wolno on się rozpędza i on, widzę, nie chce jechać, nie? Ale wiecie, sytuacja, widzę, jest z tym kotem. Cały czas, widzę, tego kota gdzieś tam słyszałem. On się, widzę, gdzieś tutaj słyszę jego dźwięki, wiecie, teraz nie. Ale jego, widzę, głównie słyszę gdzieś tam, widzę, na stodole, gdzieś na garażu. Widzę, jakby, widzę, jakieś koty były małe. Albo, widzę, gdzieś kot po prostu się zagnieździł. Czy coś takiego, bo słyszę go, widzowie, cały czas, cholera jasna, jak widzowie gdzieś tam sobie miałczy. Także dosyć, widzowie, dziwna sytuacja w dzisiejszym odcinku. Ale dobra, widzowie, w sumie tym się nie przejmujmy. Cofiemy se elegancko do tyłu. Opuszczamy. Dobra. I teraz widzicie, jest właśnie ten problem z jedynki, z dwójki, trójki. O, dopiero, widzowie, jak wrzucę ten trzeci bieg, to dopiero wtedy ten ciągnik zaczyna dopiero jechać, nie? Dopiero wtedy, jak wrzucę ten trzeci bieg. Bo tak to, widzowie, na dwójce, trójce to nie chcę w ogóle jechać, nie? Znaczy się na jedynce i dwójce nie chcę jechać, o. Ojojoj, dobra. Ile to będzie przyjazdów? Nie ma dużo, bo to, widzowie, pole nie jest jakieś mega duże. Takie, widzowie, dosyć skromne. Takie w sam raz na raz, że tak powiem. Dobra. I widzicie, tutaj jeszcze gniej, gdzieś tutaj takie myjaki się porobiły jeszcze z tej rzodki wyolistej. Nie jest, widzowie, to dobrze zrobione tak, jak ma być, ale dobra, tym się w sumie nie przejmujmy. Ważne, widzowie, żeby dzisiaj zasiać ten rzepak. I jak to idzie z tym ładownością tutaj? Popływa to? Dosyć powoli to pływa. Powiem wam, widzowie, że ten rzepak dosyć mało schodzi, także my te nasiona, widzowie, powiem wam, że w tym paleciaku to my będziemy mieć chyba jeszcze na jesień. Jeszcze w sumie chyba tamte pola obsiejemy tu, nie? Tutaj delikatny mały myjak się zrobił. Czekajcie, widzowie, ja to poprawię. Spokojnie. Cofnę sobie, widzowie, to do tyłu i poprawię tego myjaka. Bo tak to w sumie, widzowie, wyglądać nie może. Ta BM-ka chyba jest zgaszona. Nie wiem, czy słychać, chyba nie słychać tej BM-ki. Dobra, opuszczamy.
Dobra, jest zrobione, teraz tak. Ja się, widzowie, jeszcze raz przejdę. Sprawdzę, widzowie, tą stodołę. Na co się tą oborę sprawdzę. Ale powiem, widzowie, ładnie to prezentuje się. Pójdę, widzowie, sprawdzić, cholera jasna, gdzie mi to miałczy. Czekajcie teraz, ja sobie postoję i posłucham. No cały czas, widzowie, gdzieś słyszę, kurwa, mi tu miałczy. Tutaj się chyba nie da otworzyć tego. Tutaj może gdzieś jeździ, może gdzieś tutaj zagnieździł. Gdzie ten kodys? Może w tym baniaku leży tu, kurwa, gdzieś? Kurwa, też go tu nie ma nigdzie, nigdzie go tu nie widzę, cholera jasna. Czekajcie, może na dachu gdzieś jest? O, cholera jasna, widzowie, kod na dachu normalnie jest. Widzicie? Zobaczcie, widzowie, tam, widzowie, gdzieś snopki bierze na górze, nie? Na oborze, normalnie, widzowie, kurwa, kod jest. Ty, to ja muszę, widzowie, po straż, widzowie, zadzwonić. Czekajcie, widzowie, ja trzypekiem odjadę. Ja, widzowie, zadzwonię po straż pożarną, żeby przyjechali z tym koszykiem, widzowie, zajmować kota. Bo ja tam, widzowie, nie wejdę, bo, widzowie, ja mam lęk wysokości. Cholera jasna, także ja tam, widzowie, nie mogę wejść. Także ja muszę, widzowie, zadzwonić po straż pożarną i oni, widzowie, przyjadą z tym koszykiem, co się zajmuje, nie? Żeby, widzowie, kota zdjęli z dachu. Bo, kurwa, cholera jasna, widzowie, ten kot tam miałczy, płacze, widzowie, jest tam siedzi, nie? Widzicie? Jako się, widzowie, zagnieździł, widzowie, tam kot stoi, nie? Kurda, cholera jasna, czekajcie, widzowie, ja już dzwonię. Halo? Dzień dobry, z tej strony Staszek, ochotnicza straż pożarna, co, na kolonii. Dzień dobry panu. Co się stało? Jest taka sytuacja, pomagacie tutaj w zdejmowaniu kotów? No zajmujemy się, nie wiem, tam tym. Pomagamy ludziom, tam gdzie pożary, w wypadkach, no koty też ściągamy, ale zależy jaka sytuacja, a kogoś przesiada kot czy pana? Co się stało? Sytuacja jest taka, że przechodziłem koło swojej obory dla krów i usłyszałem, że kot miałczy, płacze. I tak sobie zauważyłem, aha, że kot stoi u mnie na dachu i ja tam nie wejdę, bo mam lęk wysokości, wie pan jak to jest. I postanowiłem właśnie do straży pożarnej zadzwonić do was, żebyście przyjechali go zdjąć. Taka sprawa, mamy klienta teraz. No to jak, kurwa, panie klienta, ja to czekam, żeby kota zdjąć z dachu. A mamy pożar. No ale to jest tak samo jak pożar, to jest to samo, wy powinniście na wezwanie od razu jechać. A co pan tak nie może siąść, co pan... Jak ja może tam pan nie wejdę na dach, ja proszę przyjechać tutaj kolonia 133. Czekam na państwa. Dobra, to przyjedziemy. Dobra, do widzenia, do usłyszenia. Ja. Słyszeliście, widzowie, cholera jasna, ja, widzowie, klient dzwoni, oczywiście, widzowie, w ważnej sprawie, żeby kota zdjąć dachu. To widzicie, widzowie, jak ta pomoc, widzowie, wygląda, cholera jasna. Kot normalnie, widzowie, płacze, tutaj, widzowie, siedzi na tym dachu i, widzowie, nie chce, widzowie, przyjechać, żeby go zdjąć. A ja, widzowie, nie wejdę na dach, bo jak dobrze wiecie, mówiłem wam, że mam lęk wysokości. Także ja się, widzowie, nie będę pchał za durnawatym kotem, widzowie, tam las. A wiecie, straż pożarna ochotnicza, to, widzowie, jest do tego, żeby zdejmować koty, gasić pożary i to wszystko tutaj wczytać, widzowie, powodzie i niepowodzie i wiecie, taka sytuacja, także. Ja tam, widzowie, nie będę las, także oni mają, widzowie, tutaj przyjechać do mnie prawo, przyjechać i zdjąć tego kota z dachu, nie? Także, widzowie, na spokojnie czekamy, dajcie łapkę w górę pod dzisiejszym filmem, jeżeli wam się podoba, żeby oczywiście nie przegapić kolejnych, nie? Ja się, widzowie, zabieram do roboty, bo ja muszę, widzowie, to dzisiaj zasiać. Także, widzowie, taka jest sprawa. Ja na ten czas, widzowie, poczekam, aż oni przyjadą. O, już, widzowie, słyszę syrenę. Słyszycie? Jest, widzowie, słychać syrenę już. Także, widzowie, prawdopodobnie za chwilę przyjadą na kogutach włączonych. Dobra, opuszczamy sobie siewniczek kapitalnie. Jedynka, dwójka. Ty, kurwa, siewnika nie odpaliłem. Ja, cholera jasna. Ziarna się nie wysypały na pole. Czekajcie, widzowie, ja siewnika nie spuściłem. Dobra, jedź. No, widzowie, dalej ten kot tam jest, widzicie? Dalej, widzowie, ten kot na dachu tam jest. Cholera jasna. Widzowie, kot w las i, widzowie, dziwne. W las, a nie może, widzowie, zejść. To jest dziwna sytuacja, co nie? A czekamy, widzowie, aż oni przyjadą tutaj, nie? Czekamy, widzowie, aż oni przyjadą. Zaraz może, widzowie, na drogę wyjdę. Akurat. Tylko sobie, widzowie, zrobię ten jeden przejazd jeszcze. Zostało mi, widzowie, bo to się malutko, także ja to, widzowie, na dzisiejszym filmie skończę to pole. Także na spokojnie. Dajcie łapę w górę pod dzisiejszym nowym odcinkiem, żeby nie przegapić kolejnych. Dobra, czekajcie. A myślę, widzowie, że dzisiejszy odcinek jest dosyć ciekawy dla was do pooglądania, także... Wiecie, o co chodzi, nie? Łapkę w górę możecie stawić. To są mi, widzowie, tak naprawdę malutko, nie? To nie jest dużo. Tak łapkę stawić w górę i już jest dużo, nie? Także wiecie. Dla was to w sumie nie jest, widzowie, nic, bo to jest tylko w sumie jedno kliknięcie. Syrenę słychać, ale straży pożarnej nie widać nawet. Nie wiem, przyjadą czy nie przyjadą? No kurwa, tak, widzowie, czekam i czekam. Ale coś, widzowie, nie widzę ich, żeby przyjechali.
Dobra, ja mam tak, zrobione mam widzę dwa przyjazdy. Tu będę w sumie robił trzeci już tym siewnikiem. Jedź! Widzicie, widzowie, to strasznie widzowie, mozolnie idzie tym szałajem, nie? Tym Macy Fergusonowiciem. Strasznie to mozolnie idzie powoli, ale dobra, damy radę. Dobra, ja widzowie zgaszę Maseja, pójdę na drogę zobaczyć, czy jadę, czy nie jadę. Bo kod na razie widzowie dalej stoi na tym dachu. No, powiedziałem im, kolonia 133, koło Bizona stoi. Dobra, jadą. Tu, panie! Kierowca, pan większy łuk weźmy, tu kura brama ma. Nie! Tu ludzie chodzą. Gdzie to jest? To zdarzenie. Na dach tam na dachu, na obozie. Gdzie na dachu? Kurwa, te kowery nie wjadę. To się nie zmieszcza chyba. To jak? Trzeba było większy łuk wziąć. Tak się nic nie pali. Jak się nie pali, ale kot na dachu jest. Dobrze było, można było wjeżdżać normalnie. Bardziej zakręt wezmę. Patrz tam, panie, będzie czy nie? No. Nie będzie, bo tutaj haczy. To tutaj trzeba więcej zajechać. Jedzie to, czy nie jedzie? A, tutaj zahaczyło się, panie. Pan kurwa habetem zahaczył na górze mi w dach. A to się w ogóle zmieści w te bramy? Z tej strony nie dam rady, muszę cofać do tyłu chyba. O kurwa, widziałeś średnio to widzę, że on tu zajedzie dzisiaj. Spoko, tylko ktoś lubinę to zajechał. Dobra, bo chyba wjedzie. Co wjadę, gówno wjadę. Kurwa też tak porobili kurwa te mieszkania, kurwa tragicznie. Dobra, jedzie! Ja zaraz klapę otworzę z tyłu tu. Panie, tu na drzewie, na dachu jest, widzisz? Widzę, co to była to ciężka, to czego pan drabiny nie wziął? Jak kurwa, jak ja tam nie wejdę, jak ja mam na wysokości? Pan klapę chyba odsuwa. Ty kurwa, pan kury mi potrącił z tyłu. Do przodu! Kury podarło do góry. Już! Dobra, pan tego, otwiera kabrynę. Dobry. Witam pana. Starszy szeregowy. No chyba kurwa, typ aspirant. Ochotnicza straż pożarna w kolonii. Ta dobry, co się tam stało? Sytuacja jaka? No, że dach, kot na dachu jest. To widzę dach, niebisty kotek, jakiś taki zjedzony. No to nie jak miałczy? Tam coś to słyszę, ale trochę głuchy jestem. Bo to proszę sobie się... kurwa do okulisty iść. Znaczy do tego, do dobra. Tego. Dobra, tylko kurwa trzeba jakoś to się rozłożyć. No to chyba w ciuniku się rozkłada. No tylko muszę kask ubrać, bo to jak tam wyjdę na dach? No to ja czekam na kask. To muszę rozsunąć. A to panu tylko, gdzie ja to mam? A pan umie tym kurwa obsługiwać tym harlantem? To pan gdzie? Tylko kurwa, ja jestem rolnikiem. To dobra, to ty wezmę to, torbę ruską. Dobra, kask zmienić muszę. Kapitalnie kask. Tylko kurwa gdzieś mi się schował kurwa, nie wiem gdzie. Tak, 7,5 bara normalnie widzowy jest. Tylko ja czekam, aż widzowie on te podpory otworzy, by kota zjąć do dachu. Normalnie widzowie będzie to skrzynką i ja normalnie kask założył, ci świni. Żeby bezpieczeństwo było. Czemu tylko nie ja mu klapę zamknął. Trzeba coś jeszcze wziąć chyba mi się zdaje. Co tu jest? To co bierzesz? Kombinezon brałem, dobra, to coś jeszcze szukam, kurde, nie wiem gdzie to jest. Aha, dobra, to jest git. A czemu on tego nie zbiera? Powiedz mi. Dobra. Pory pan się odsunie? No. Dobra. Okay. Dobra. Jaka to sytuacja jest? Tu ty strobisz? To się nie zawali ten pernit? Nie, tam może chodzić po tym. Tak? Tak. A do środka do stodoły nie wpadnę? Nie, a tam jest to, tam są ten, tam jest pokrywa. Ja panu pokażę. Gdzie? O tu, o. Tam może normalnie do środka wejść. Tam normalnie jest dobry ten, asfalt. Aha. Dobry strobisz normalny. To dobra, to wchodzę. Tutaj wchodzę, kurwa w ten. Na joystick. Ja patrzę tu, oglądam, ja na kurnik wejdę, na żółku. Tylko muszę jeszcze ten guzik włączyć, bo ten guzik nie od tego, od drabiny nie działa chyba. Czy działa? Tylko i wajcha tutaj jest. Tutaj, dobra, cyk. Dobra. Dobra, podnosimy. Do góry.
taka sytuacja, jak go teraz tutaj wezmę tutaj. A kogo te pan wie, kogo ten kot jest? Nie, ja nie mam kotów. To ja do Śliska mogę zaprowadzić? Nie wiem, pan to musi zapakować chyba do worka. A pan może do... Dać panu worek? Nie, worek po śmieciach może być. Dobra. No, chyba, że pan się zopiekuje, ja przyjadę dziś jeszcze. No spoko, tylko że ja chyba tam wejdę na nadrobinę. A wejdzie, czy ja mam wejść? No to kurwa, no to chyba pan jest tym ratownikiem. Dobra. Ratowniczkę. A rękawiczki weź pan, bo to może wściekliznę mieć. A mi uwali? No właśnie. To mam rękawiczki ubrane. Widzę. To idę. Łasz. Kurwa, on kwiczy. Kurwa, myślę, uwalić rękę. Tak ja muszę to zablokować, hak. Dobra. Kurwa, to jaka to? Panu rzucać tego kota? Ja nie będę brał. To co ja z tym kotem teraz robię? Ja nie wiem, to zabieracie to do schroniska, kurwa, tę padlinę. Dobra, to rzucam go tutaj. Kurde, kot mi uciekł. Ja uciekł panu, kot! Kurwa, ucieka mi! A kurwa, ugryzł mnie. Kłaniec. Tutaj można na tym będzie trzymał. Kurwa, kot się pojechał, panie! Kot się połamał. Zobaczył panie, tam czy żyje. Ja go nie dotykam, on ma szczeklicę, coś mu kapie z gęby. A krew? Sika? Nie. Nie? Nie. Dobra. A pan weźmie tę skrzynkę złoży i na skrzynkę go zapakuje do góry. Gdzie na skrzynkę? On tak nie można wozić. Na chapowca. No to ja nie wiem, jak weźmiecie to. Ja to musi być poskładane. A to pana kot jest chyba. Pan papiery ma tego kota? Nie, ja kotów nie mam. Pana weźmie do walizki, zapakuje go do góry. Gdzie tam ten domik? Ja tego nie chcę. To nie. Tylko nie wiem, czy on tu wejdzie w ogóle. Dobra, trzyma się? No. To dobra. To się zależy zapłata. Jaka zapłata, jak wy to robicie kolorowo? No ale ja mam firmę na czarno. A to mnie to nie interesuje, wy jesteście z swojej strażem pożarni. Proszę opuścić gospodarkę. Policja zgłosiła. Bo ja za chwilę zmuszony policję zamówić. Proszę opuścić gospodarkę. I zabierać kurwa koty jakieś. No, kurwa, jechać nie chcę! Ale pan go na podporę mi złożył! Kurde! Ja pierdolę, kot uciekł! Gdzie? Kurwa, skoczył ze swojego. A gdzie on jest? Kurwa, gdzie ja to załaduję? Tu nie chcę trzymać. Dobra, to załaduję, na drwinie masz się trzymać. Pasami go zwiążę! Na sznurku, masz sznurek, panie? Nie! Nawet może ze snopki. Będzie, dobra, połóż go, jedź! Dobra, do ja! Ja widzę ja! Skąd skazy kurwa będzie łaj? Bo popalili się żarówki gubki. Ciekawe w ogóle jak przegam przez ten gwałt. Jep! I pojechał! Także widzowie, jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, pamiętajcie o stawieniu łapki w górę oczywiście, żeby oczywiście zobaczyć kolejne fajne odcinki. Subika na kanale oczywiście nie zapomnij, także zostaw także suba, łapkę w górę. W dzisiejszym odcinku było to na tyle, dzięki za obejrzenie, miłego dnia wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Także nara!